Mili Państwo dziś Michała, co ma znaczenie typu Meteo. W Michała, kiedy deszcze wszędzie, cała zima lekką będzie, powiada podpięte pod Michała przysłowie, więc możemy już czynić niejakie plany na urlop zimowy i na Sylwestra, rzuciwszy uprzednio okiem za okno, żeby upewnić się w kwestii tego przysłowiowego deszczu. A tuż za Michałem biegną święta branżowe, ponieważ mamy dzisiaj Dzień Kurierów i Doręczycieli. Przy czym zawód kuriera jest dziś coraz bardziej popularny i wzięty, ponieważ naszymi przesyłkami pocztę obarczamy coraz rzadziej, a coraz częściej wynajmujemy kurierów, którzy jak widzimy śmigają po mieście od świtu do nocy z bezcennymi przesyłkami od kwiatów i prezentów na imieniny po pizzę, gdy głodniejemy. A poza tym w przeciągu tłoczą się już inne święta, na przykład Dzień Głośnego Czytania adresowany do dzieci i ich rodziców, którzy powinni pamiętać, Pamiętać, że codzienna porcja lektury przed snem niesłychanie rozwija dziecięcą wyobraźnię i pozostawia w ich małych główkach te pierwsze czytanki do końca ich życia. Poza tym dzień kawy. A kawa, kawa, cóż. Zawsze rymuje się z porankiem, i jak powiada klasyk, kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł i słodka jak miłość, czego życzymy wszystkim, którzy o tej porze gromadzą się po raz pierwszy tego dnia przy filmowych i domowych. Ekspresach. To nie wszystko. Kalendarze zalecają jeszcze na dziś świętowanie dnia hipochondryka, czyli osoby, która zawsze jest chora, tylko nie zastanowiła się jeszcze dzisiaj na co. W każdym razie już wie, że powinna się natychmiast udać do lekarza, co bywa zabawne, jak każdy chory z urojenia, ale też wskazuje na to, że należy się po prostu troszczyć o swoje ciało i słuchać jego sygnałów i leczyć się, zamiast czekać, aż będzie za późno. W naszym świecie panie żyją z reguły o kilka lat dłużej niż panowie, między innymi dlatego, że panowie lekceważą swoje zdrowie, a panie mają większą skłonność żeby się leczyć, nawet jeżeli kto nieżyczliwy nazwie je hipochondryczkami. Historia, tym razem filmu, przypomina, że 29 września 1967 roku na ekrany kin wchodził zapomniany dziś gruntownie obraz pod tytułem Jowita w reżyserii Janusza Morgenstern'a według powieści Stanisława Dygata, który to pisarz imię Jowita po prostu wymyślił od zera. W filmie architekt o twarzy Daniela Olbrychskiego zobaczył na balu maskowym dziewczynę o zakrytej częściowo twarzy, która wydawała mu się tak piękna i tak zjawiskowa, że odłożył na bok całe swoje życie, byle tylko odnaleźć tę niezwykłą piękność, która miała odmienić jego los na brylantowy. Kiedy jednak ją znalazł, rozczarował się mocno, zwłaszcza kiedy poznał ową bliżej. I to jest tak zwane doświadczenie męskie przechodnie, ponieważ sporo panów miewa w życiu całkiem podobne epizody, o czym zaświadcza także z własnego doświadczenia Wiesław Kot.